Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozorów odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Poczujmy się jak ci uczniowie przy Panu Jezusie. Pan Jezus ma inną perspektywę. Nie patrzy na to, co widoczne dla oczu, ale na to, co jest ukryte w sercu. Widzi tę wdowę, która wrzuciła nie tyle dwa pieniążki, ale wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Wrzuciła najwięcej. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na dzieje naszej ojczyzny, często łatwo nam jest zauważyć tych, którzy są sławni, bogaci, tych, którzy dużo uczynili, dużo jakby włożyli w to, żebyśmy odzyskali niepodległość, ale często się zapomina o tych, którzy oddali wszystko. Chociaż z perspektywy takiego ludzkiego patrzenia to niewiele może to znaczyło. Może te biedne, ubogie wdowy, Polki, które wychowywały swoje dzieci, kiedy już mężów nie było, albo zginęli w powstaniach, albo zostali wywiezieni na katorżniczą pracę, kłąb Rosji. Wtedy domem zajmowały się ubogie wdowy. Ubogie, które były bogate w Bożą miłość. Miłość do Boga i do ojczyzny. I tę miłość przekazywały swoim dzieciom. Często ofiarując całe swoje życie. Jakby taką skarboną Bożą stawały się przyszłe pokolenia. Zostało to przekazywane z pokolenia na pokolenia. Przekazywana wiara, miłość do Boga, ale też pewna postawa życiowa, mądra postawa, pełna honoru, to znaczy znaczenia tego, co się mówi, przysięga, bycia wiernym obietnicom. Dzisiaj tak bardzo na nowo nam potrzeba takich właśnie kobiet, które będą przykładem prawości życia, będą bardzo ofiarne w tym takim przekazywaniu nie tylko ludziom, ale też i Bogu, tego, co jest najcenniejsze, ofiarowywania siebie, całych siebie. Zobaczmy, jak była w tamtych czasach zbudowana świątynia w Jerozolimie. Była część największa, tak zwany dziedziniec pogan, gdzie wiele tysięcy ludzi mogło się tam zmieścić i tam trzeba było zmieniać pieniądze z denarów na sykle, które były świątynne. I pierwsze takie upokorzenie dla tej kobiety to było wymienieniem bardzo małej ilości pieniędzy. Była też część tylko dla kobiet, znaczy mężczyźni też tam mogli wejść, ale kobiety już dalej nie mogły wejść, tylko w dziedzińcu kobiet zostawały i tam w tym dziedzińcu były takie duże skarbony nazywane trąbami, 13 trąb. I ludzie mogli sobie tak rzucając pokazać, ile tam tych pieniędzy wrzucili, to brzmiało,
Natomiast kiedy ona wrzuciła, zabrzmiało bardzo pokornie, może wstydliwie. I dzisiaj, kiedy też patrzymy na wiele osób, które utrzymują Kościół, czy utrzymywały też w takich trudnych czasach rozbiorów czy wojen, widzimy, że często były to wdowie grosze. Ten wdowi grosz stał się takim przysłowiowym wdowim groszem, który utrzymał tę moc wiary. Co uczyniła ta kobieta? Ona wypowiedziała swoją wiarę w Boga. Zawierzyła Bogu całym swoim mieniem. Była już całkowicie na utrzymaniu Boga, tak jak ta wdowa Sarepty Sydońskiej, ofiarując prorokowi swoje jedzenie i wiedziała, że niedługo, kiedy zje sama, jej syn, przyjdzie śmierć. Ale nie przyszła, bo zawierzyła. I również, kiedy patrzymy na przodków naszych, na Polaków, na szczególnie Polki, ubogie wdowy, one są przykładem takiego zawierzenia. One przekazywały nadzieję. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Polska przetrwa, zmartwychwstanie, bo Chrystus zmartwychwstał. Mickiewicz powtarzał, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Nie było chyba takich okresów, czasów w historii Polski, jak właśnie rozbiory, kiedy wzrastała ta miłość do ojczyzny, patriotyzm, a jednocześnie też ludzie zaczynali się przemieniać. Przyszedł rok 1877. Bardzo trudna pielgrzymka Polaków do papieża Piusa IX. Trudna z dwóch powodów. Po pierwsze, rozbiory i Polakom trudno było podróżować po Europie. Po drugie, papież musiał przerwać sobór w 1870 roku, ponieważ wybuchło powstanie Garibaldiego i został jakby więźniem Watykanu. Był schorowany, bardzo cierpiał i Polacy przyszli go odwiedzić. I powiedział bardzo piękne słowa do Polaków, błogosławiąc Polsce, jakby zapowiedział, że zmartwychwstanie, ale nie przez zbrojne powstanie, bo było to już po powstaniu styczniowym, kiedy Polacy się wykrwawiali, ale mówił, że przez zmianę życia, przez nawrócenie, przez to, że Polacy odstąpią od grzechów narodowych. Ciekawe, że w tym samym miesiącu, w czerwcu, po raz pierwszy Matka Boża objawiła się w Gieczwałdzie, też w tym samym roku. I przypomniała, że trzeba się modlić na różańcu, a szczególnie modlić się za alkoholików, za pijaków. Jeżeli Polska, Polacy będą wewnętrznie wolni, odzyskają niepodległość. Bo najpierw ta wolność musi być w nas. I od tych wydarzeń 40 lat mija i zbliża się koniec I wojny światowej. Pan Bóg tak sprawił, że te wielkie mocarstwa zaczęły między sobą walczyć, tak że zdarzyła się opatrznościowa sytuacja, że Polacy mogli odzyskać niepodległość nie przez walkę, ale przede wszystkim przez wykorzystanie tej sytuacji, przez jedność. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na współczesny czas, jakże potrzeba nam na nowo budować jedność, jakby też modlić się za tych, którzy są pogubieni, za tych, którzy są jakby zniewoleni różnymi nałogami. Już nie tylko alkoholizm, ale dochodzą narkotyki, dochodzi seksoholizm, rozwiązłość, bardzo dużo jest rozwodów. Co druga para małżeńska w Polsce się rozpada. Jest bardzo dużo zdrad małżeńskich. Trzeba tutaj zauważyć, że tu jest duży problem tego zniewolenia wewnętrznego. I potrzeba nam na nowo, tak jak to się zaczęło 100 lat temu, 140 lat temu, po objawieniach w Gieczwałdzie, kiedy Polacy zaczęli podejmować wyrzeczenia, powstawały bractwa trzeźwościowe
kiedy mężczyźni zaczęli towarzyszyć swoim żonom, kiedy zaczęli brać odpowiedzialność za wychowywanie dzieci, kiedy już te kobiety nie czuły się osamotnione, kiedy rodzina stawała się silniejsza, większa, kiedy Polaków o wiele bardziej przybyło. Niektórzy mówią, że nawet liczba Polaków się przez te 40 lat mogła podwoić, było dwa razy więcej. Dlaczego? Dlatego, że odnowa moralna szła. I dzisiaj na nowo myślę, że potrzeba nam krucjaty różańcowej, krucjaty też takiego podejmowania pokuty, odchodzenia od grzechów. Wtedy rzeczywiście Polska będzie mogła stać się takim miejscem dla Europy, który będzie takim odniesieniem mądrych, pięknych, szlachetnych praw. Ale niestety nie udało się na stulecie niepodległości poprawić niesprawiedliwe prawo, którym pojawia się możliwość zabijania dzieci nienarodzonych z powodów eugenicznych. Minął rok od tego czasu i dzieci były niestety pozbawiane życia. Dlatego to jest nadal dla nas zadanie, żeby się nie poddawać i dalej walczyć. Po powstaniu styczniowym Adam Asnyk, chcąc wlać w serca Polaków nadzieję, napisał piękny wiersz. Na koniec posłuchajmy ten wiersz. Myślę, że dzisiaj też jest aktualny. Tytuł tego wiersza: Miejcie nadzieję. Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno w przyszłych poświęceń duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.